Cześć kochani, z tej strony Miksel, kanał Retro według Miksela, a dziś spotykamy się przy mikrokomputerze Atari STF, 1040 STF. Po pierwsze, ponieważ tego komputera jeszcze Wam nie pokazywałem, a mam go w kolekcji, a wreszcie udało się to spiąć, ale kombinacje, jakie tu są porozwijane, żeby to podpiąć pod graber, to były masakryczne, muszę trochę te kable przemyć. Natomiast z jakim problemem się spotykamy? Spotykamy się z problemem, że duża część rzeczy na tym Atari nie działa. Rok 3 pewnie się wywali z tego, co pamiętam. Jest takie demo odstaw. Ono do pewnego momentu dochodzi i potem się zawiesza, buczy, brzęczy i to jest koniec. Ale o dziwo, na przykład gra Another World albo demo Second Reality. Chodzi mi tutaj bez problemu. Bez żadnego problemu. I teraz zacząłem wnikać w temat, czym jest to spowodowane, co to jest problemem. I okazuje się, że jest jedna rzecz, którą można w tym komputerze wymienić. Naszykuję narzędzie od razu, na szeroko, bo będziemy to dziś robić. Którą można zmienić w tym komputerze. Nie, to poszło. To poszło. Ja mam joysticka podpiętego, ale zdaje mi się, że w takim razie to idzie, ale gdybym chciał na przykład to demko sobie zapuścić, no trochę długo się zejdzie, natomiast zapuścimy sobie sysinfo i Wam pokażę, o co chodzi, co będziemy zmieniać, co będziemy tutaj walczyć, żeby na ten komputer wszystko odpadał. Okej, ja już nie pamiętam, dobra, tak. Nie mam myszy, więc tutaj, jeżeli nie macie myszki do Atari 1040 STF, to Alternate, chyba tak się to czyta, plus strzałki to jest poruszanie myszą, insert lewy klawisz, clear home prawy klawisz. I możecie już zauważyć tutaj na dole, że mamy coś takiego jak TOS. TOS size jest 192 KB, ale powinna być tu też wersja TOS. A jest to TOS 1.0, czyli ten pierwszy podstawowy, a ja chyba Wam zasłaniam. O, tu Wam najadę. Jest to wersja TOS 1.0, czyli pierwsza, najpierwsza wersja TOS-a. Potem zmieniały się te wersje. Najnowszą wersją do komputera Atari 1040 STF jest wersja 1.0.4. I tak się składa, że wystarczy mieć trochę kostek, EPROM i wsady i można sobie tego TOS-a zmienić. Ponoć jest on w podstawkach. Ja jeszcze Stefana nie rozbierałem, więc będziemy trochę kuleć, razem będziemy to rozbierać i zobaczymy sobie, czy wtedy to problematyczne demo nam ruszy, tak? Wyłączymy komputer, odepniemy zasilanie. Czas na tu, ale się powinno udać. I cóż, po raz pierwszy razem z Wami tego otoraka rozbierał będę. Także ciężko maszyna. Dziwię się, że one potrafią nie przeżyć wycieczki gdzieś w paczce. To jest taki kloc. Ok, zacznę sobie od rozebrania w koło śrubek. Zobaczymy, czy pokrywa mi zejdzie. Widzę, że ona się tutaj już nam ładnie luzuje. Nie wiem, co tu dokładnie trzeba porozkręcać i jak głęboko w to trzeba wnikać, żeby go otworzyć. Co? Tak ładnie to się dość tutaj, ale nie wątpię, żeby to już puściło. Nie chcę się też wiedzieć, że wszystkie te śruby trzeba podkręcać, ale okej. Dobra, ja sobie te śruby z góry jeszcze odkręcę. Składam tak, żebym wiedział, która gdzie, żeby nie było, że która dłuższa. Tu jest pusto, to pewnie jakaś tu regulacja. Tu jakoś luźno była ta śruba. O, ucieka. To jest stacja, to chyba stacja jakaś śruba, czy? Takie mam wrażenie. Odnoszę wrażenie, że śruby w okrągłych tulejkach niekoniecznie trzeba odkręcać.
Natomiast tych prostokątnych już bardziej. Tu mi się nie podoba, że ta liczba coś się tutaj trzyma. Ok, już jest, widzę, jesteśmy. Możemy się jak tu się z gąską witać. No i ok, znalazło. Znalazło. Ostrożnie, żeby się nie obaliło nam. Dobra. Jest klawiatura, która powinna nam ładnie tutaj zejść. Jest na taśmie. Ok, spoko. Żółty od spodu, pamiętajcie. Aha, jednego pinu nie ma, więc będzie łatwiej. No cóż, blachy, kupa, kupa blachy. Trzeba to chyba też zdjąć, zresztą na ścieku. Myślę, że muszę się pod niego też dostać. Zobaczcie, jaka fajna rzecz, jest zapasowy bezpiecznik w komplecie tutaj. To jest schowany. Fajne, podoba mi się, spoko. Ok, jest zasilacz. Bezpiecznik jest cały, nie będziemy go zmieniać. Ok, widzę, że tutaj też troszeczkę nas czeka zabawy z blaszkami. Tu jest jakaś śrubka, nie wiem, czy ja to muszę, czy nie muszę. Oj, powiedzcie, że nie będę musiał. O nie, nie będę chyba musiał stacji wyciągać. Chciałem tego uniknąć. Rozkładamy. O, tu to są dwie blachy. Dobra. Myślę, że na czas, jak sobie tutaj patrzymy, to ja wam trochę powiększę ten ekran. Nie musicie tu na mnie patrzeć. Patrzymy razem, jak to rozebrać. Dlaczego będę was pytał, żebyście pomogli. Dobra, muszę teraz wyprostować te blaszki, które są poodginane. A żeby móc tą blachę zdjąć, ściągnąć. To na pewno. Ok, te blaszki płaskie mam dłuższe. W podobnym stanie w środku jest. Dobra, dobra. Ok, tu się już ekran powoli luzuje, spoko. Tu widzę, że... Aj, niemiłe, niemiłe. Nie wiem, czy to ja będę to musiał gdzieś dalej tu rozbierać, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Tam jakieś śrubki nie ma. Wiesz, to się jeszcze bardzo mnie tu trzyma. O, tu jest jeszcze. Ale nie, to powinno też zejść, chyba że wiecie co, ta blacha jest chyba tylko przetłoczona. Jak chciał, nie chciał, muszę chyba tą stację pożegnać. No nic, trudno, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że on stanie na tym tosie. No. Bo to jest... Też kolega mi tutaj grzecznościowo ten tos wypalał, jak to się mówi. Aha, okej. Okay. Ale dalej mi tu coś trzyma. Tu się uniosło. Mimo wszystko stacja musi powiedzieć papa. Czyli odpinamy konektor zasilający. Ok, odpinamy taśmę. Najpierw chyba podniosę, słuchajcie, ją odkręcę. Okay, jedna już moja. Nie śmiejcie się, jak popełnię błąd, bo pierwszy raz rozbieram baterię w ten. O, dwie długaśne śruby. Te są tej samej długości, a ta ostatnia też będzie taka długa, czy nie? Też tej samej długości. Dobra, stacja nam się poluzowała. Klawiaturę też chyba sobie na bok odłożę, na razie, żeby nam to nie przeszkadzało. Dobra. I wypinamy taśmek. Chciałem było tak. Dobra, stacyjka na bok. Tam, tu jest jeszcze jedna blaszka, która nam też
coś się zaczyna dziać. Coś się zaczyna dziać. Tu widzę, tabelek się zawinął. Powiedzcie, że nie muszę. Och nie, zasilacz też musi powiedzieć, a papa. Ale temat, dobra. Ta blacha przechodzi przez zasilacz, więc zasilacz też musimy wyciągnąć. No dobra, jedziemy z tematem. Dużo śrubek się robi. Jestem, zaczynam być przerażony. Okej, tu chyba się trzyma na tych dwóch i powinien wyjść, chyba. A, okej, dobra, widzę co się dzieje, widzę co się dzieje. Do góry. Tu do góry też. Dobra, wyraz. Nie łapiemy od spodu. A nie, dobra, jest blacha. Ale uważajcie, bo są dość solidne kondensatory, które mogą wam zrobić duże kuku, jak je gdzieś tam zmostkujecie. Ojej, dobra, złazi. Złazi. Dobra, mamy tos. Mamy tos. Tos jest w tych sześciu kościach. Teraz by wypadało zrobić dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest to, że na pewno sobie opiszemy te kości flamastrem, zanim je wyciągnę. Tak, żebym wiedział w razie czego, jak to przywrócić z powrotem. A druga rzecz jest taka, żebym wiedział, gdzie które są. I tu przydałoby się zerknąć w net. Os Atari 1040. Chętnie bym zobaczył jakąś grafikę, jak on jest powkładany, która kość gdzie się znajduje. Nowe mam opisane i tak były one. Okej, ale to jest inny układ. To jest też inny układ. Tutaj coś mam. Jest jakieś mikre zdjęcie i że niby tak, tu jest high 2, high 1, czyli H2, high 1, H0, low 0, low 1, low 2 chyba. Dobra, tak założymy, tak oznaczymy, bo widzę złącze. Tutaj widzę fragment tego złącza. No tak to musi być, nie inaczej. Czyli tu mamy low 2. Mamy LO1 i LO0. Coś widać. I tu mamy HI2. HI1. HI0. Dobra. Ja skorzystam z takiego narzędzia, z tego zestawu. Jeżeli obserwujecie mój kanał, to wiecie, że mam takie fajne podwadzaki do tych układów i delikatnie spróbuję te układy wydobyć. Są też takie fajne ekstraktory do tych układów. Oj. Nie róbcie tego w domu. Nie powinienem zapierać układ o układ. Oho, dobra. Tak, żeby nie zniszczyć. Przydałyby się takie właśnie szczypeczki, taki ekstraktor do układów. Muszę się chyba wyposażyć. Dobra, mamy LO0. Jedziemy dalej. I 0. LO 1. Mam nadzieję, że gość to dobrze opisał. Jest motyw, że można te kości zastąpić kośćmi
jednomegowymi, wtedy są dwie. I gdzieś się robi zworę. I tak zerkam w międzyczasie, gdzie ta zwora miałaby być. Widziałem w którejś sztuce, że były po prostu oznakowane zwory. Jak obstawiacie odpalić strzała? Ja się zastanawiam. Ogólnie nie ma przeciwwskazań z tego, co wiem, żeby ten tos wymienić na nowszy. Wręcz same wskazania. Dlatego się na to zdecydowałem. Czy tak patrząc na numerację układów, to mi bardziej pasuje w drugą stronę ta chronologia. No ale dobra. No i dobra, jedziemy. To teraz tak. Od chi zaczniemy. Chi 2. Nacięcie do góry. Ej, one były chyba na odwrót pozakładane, albo są podstawki na odwrót pozakładane. Chyba ta. Słabo. Dobra, siadła. I 2, i 1. Wszystkie są takie delikatnie za wysokie. Ja troszeczkę podejmę tutaj jeszcze przed montażem. No, nie wyskakuje. Dobra. I 0. No i kolejne trzy kości. Minimalizuję, żebym widział, czy wy widzicie. Widzicie. No, jeden. I zero. Teraz zrobimy sobie taki eksperyment, że podepniemy sobie, jeszcze sprawdzę, góra, 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 góra. Podepniemy sobie zasilacz, sam zasilacz i zobaczymy, czy nam się to uruchomi po prostu. Okej. Tutaj wskoczyło, tu wskoczyło. Czyli podepnę samo zasilanie. I uważajcie, jak będziecie to robić, bo jak widzicie, ja to robię na żywym organizmie. Odważnie, odważnie. Okej. I co? Stanie, nie stanie. Bez stacji na razie dyskietek. Zobaczymy, czy cokolwiek nam się tu pojawi. O. Jest biało. Ale okej, okay, on może szukać stacji. Wstał. Wstał, no stacji nie widzi, bo jej nie ma. Dobra, kolejny eksperyment. Może od razu wrzucimy ten system. Coś czytam. Okej, okay. Już jest nieźle. Kolejny eksperyment. I teraz się już dowiemy, czy jest poprawnie.
poszło naprawdę gładko. Jedziemy, zobaczymy sobie, czy wersja ta sama się zmieniła. Ta-da, 1.04. No, jest prawie 4 lata młodszy system. Słuchajcie, jedziemy w takim razie z naszym dymkiem. Z dymkiem, które wtedy się wywaliło. Powiększymy i zobaczymy, czy przejdzie całe. Tam mam na większy ekran. I siebie na razie wyciszam.
Jak widzę, jak na razie nie ma ochoty się wywalić. Wcześniej po około minucie się wywalało. Stary tos. Spakowałem sobie gąbeczkę. Opisałem, że jest to tos i trafia gdzieś tam do mojego archiwum układów różnych. Był gdzieś tam na zapas, może się kiedyś przyda. Niestety jest to pamięć jednorazowo kasowana, więc nie wykorzystamy jej ponownie. Słuchajcie, wygląda to pięknie. Natomiast przeszedł już ten etap, który przy tosie 1.00 zawieszał się. Co zauważyłem, że dużo szybciej wstaje sam tos sobie, także jest spoko. Cóż, bierzemy się za skręcanie maszyny i na koniec obejrzymy sobie jeszcze z jedno demko razem, tak żebyście mogli sobie na pełny ekran tutaj też coś zobaczyć. Jeszcze fragmencik, zobaczymy, czy się to czyta. No działa, 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 działa. Wcześniej się to wywalało, teraz nam to działa. Dobra, czyli wyciągamy dyskietkę, odpinamy zasilanie koniecznie. Delikatnie, no bo to wszystko nam tutaj tańczy. Odpinamy złącze wideo. Odpinamy klawiaturę, czyli z powrotem. Natomiast dlaczego chciałem to tak poskładać wstępnie? No tylko, że w razie gdyby się okazało, że coś jest nie tak, to na tym etapie mam dużo mniej pracy, żeby to jeszcze rozebrać i coś poprawić, ewentualnie wrócić do poprzedniej sytuacji. Kolega, który wypalał mi grzecznościowo to sam, robił to po raz pierwszy, akurat ten rodzaj wsadu, powiedział, że nie ma pewności, czy wszystko zostało wypalone zgodnie ze sztuką, więc prosił, żebym to sprawdził po prostu i już, tak? Okej, tu widzę, że się nam blokuje, no niestety tak, nie wiem, czy nie powinienem z całą blachą tego chyba wyciągnąć, wiecie? Z całym tutaj, chyba w całości powinienem to zdemontować, a nie się tu szarpać przy obudowie. Dobra, ale mimo wszystko to w tym układzie. Aha, okej, chyba wiem. Chyba powinienem w takim razie teraz bez dolnej obudowy założyć ekran, który zgubiłem, nie wiem, znalazłem. Uważajcie na obudowę do tarii, są bardzo kruche, tak jak mówię. Sam komputer jest sobie dość ciężki, a już szczególnie jeżeli macie jakiegoś Falcona czy STE, no to tutaj byłoby bardzo szkoda coś uszkodzić. Także zalecam dużą dozę ostrożności przy demontażu. Zaginamy z powrotem, ponieważ no to jest takie trochę śmieszne może, ale jednak wzmocnienie. No i co? Odbiło się dobrze. Ciach, ciach, ciach. Trzyma to jeszcze. Ciach na bok. Chyba z tej strony to nie widzicie. Dobra. Odginam. No, po prostu tak, żeby jedna blacha zrobiła. Teraz zasilacz. Obstawiam, no bo teraz będę miał wygodnie go tu umieścić. Okej. Kostkę mogę już spiąć. Nie zapomnę. Natomiast tu widzę, że nie dokręcę, no bo tutaj chyba winty są w dole, więc teraz już mogę dolną obudowę to zainstalować. Zasilacz był na pewno na dole dokręcony. Na górze chyba był dokręcony razem z całą obudową. Tak obstawiam. No i co? Nie chce nam się to wtrącić. Albo nie dolazło jeszcze. Dobra, teraz skoczyłem. Blaszka, czy tutaj
I tutaj widzę, że są blachy, ale są też śrubki, więc nie będę rozginał tych blach, żeby tego nie dodatkowo nie męczyć. To nie wiem, czy ten zasilacz nie był tam na górze dokręcony, tak się waham teraz. Tu mi zostały jeszcze dwie śruby. Odwrócę. Zasilacz trzyma się razem z obudową. Ok, dobra, super. A więc teraz dokręcę sobie stację świetlek chyba. Skąd te dwie śruby? To jest dół. A, dobrze, tu ich jest więcej, to są śruby tu od płyty. Spoko, ok, dobra. Montujemy stacyjkę. Wskoczyła, wskoczyła. Teraz trzymam tą stację i dopiero wtedy odwracam, bo tak nam wypadnie, może nam tam pouszkadzać i próbuję pierwszą śrubą złapać. Widzę, że jest nieźle, złapało. Teraz jest bezpiecznie, nie dociąga mi tak do oporu, żeby w razie czego był ruch, jakby te dwie następne nie chciały się tu złapać. Dokręcamy. I ostatnio. I z wyczuciem. To nie jest traktor, ciągnik, pojazd rolniczy, żebyśmy tutaj się jakoś mocno napinali przy dokręcaniu tego. Osłonka przewodów. To powiem szczerze, że mi się podoba to ekranowanie. Bardzo tak jest. No jest co rozbierać, tak? Natomiast jest tutaj, widzę, tak naprawdę no bogato. No i ten bezpiecznik zapasowy tutaj, no piękna sprawa, fajnie co sobie wymyślili. Bardzo mi się podoba. Teraz się zastanawiam, czy pod tymi ekranami nie było jeszcze jakiś śrub do dokręcenia, ale nie wydaje mi się, dobra. Czekam jedna rzecz. Czy są gniazda? Zaraz wam pokażę. Tu są gniazda w Atari ST kontrolerów do joysticków. Śrubka mi zginęła jeszcze jedna. Tak średnio bym powiedział. Była, zaraz znajdziemy. Nic nie ginie, tyle ile miało być, tyle ma być. Nieładnie. Teraz sprawdzę jeszcze od spodu w takim razie, ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu mam siedem. Jedna mi się gdzie on jest. No tak, trochę musimy się powstydzić teraz. Za bałagan. Nie chciałbym tego składać bez tej jednej brakującej śruby. Tym bardziej, że nie wiem, gdzie ona się znajdzie. Schowaliście śrubkę. Ty nie wiem.
Była chyba. Wzięła i uciekła. No może nie było. Tu nic nie lata. Coś przerzucałem. Zastanawiam się, czy nie wypadło mi tu gdzieś. Dużo kabli. Za dużo kabli. To sprawdzimy jedną rzecz, ponieważ pytanie, czy ona się gdzieś tu nie przyczepiła, żeby nam nie zrobiła buby. Jeszcze obudowę może. Jak on zajrzy pod tę dowieść? Nie podoba mi się, wydaje mi się, że były 4. Jeszcze przed sekundą. Aczkolwiek też się coś zdarzy. Nie ma gdzie tworu, nie ma, to nie ma. Mi sobie statystykę, tak mam pewną koncepcję, nie wiem czy słuszną. Przypadkiem nie złapałem tutaj jakiś magnes, ale nie widzę.
to widzieliście, gdzie tą śrubkę wcięło. Jestem prawie pewny, że był komplet. Nie było. Nie było tej śruby. Nie było tej śruby, bo tu jest prawdopodobnie uszkodzony gwint i nie była zamontowana. Ale... No to wszystko wskazuje, że po prostu tej śruby tu nie było. Tak, nie była zamontowana, bo gwint nie trzyma. Ajejejejej. Aczkolwiek słuchajcie, no będę z wami szczery, jeżeli miałbym takiej śruby nie wkręcić, miałaby ta śruba gdzieś się znaleźć, nie wiem, wpaść i znaleźć się gdzieś wewnątrz komputera, gdzieś wpaść pod te ekrany i zewrzeć coś uszkodzić, to lepiej naprawdę być pewnym. No to dlatego, że pierwszy raz rozbieram, poza tym tutaj straszna kabelkologia na biurku. Nie mam się jak tutaj swobodnie rozłożyć. Okay. Napiszcie mi potem, czy bardzo amatorsko wyszło to motanie. Ja będę bronił tezy, że to wyszło odpowiedzialnie, że nie chcę uszkodzić. Okej. Okay. Skręcę stację. Pomijając fakt tej zabawy, to powiem szczerze, że bardzo fajnie wykonany komputer, jeśli chodzi o solidność tutaj, o solidność zabudowy. Bardzo sympatycznie jest zrobiony, podoba mi się. Chociaż ja mówię, ja jestem amigowiec i będę bronił Amigito. To jest całkiem spoko. Dobra. Kurczę, aż powiem wam szczerze, że na końcu sobie cofnę ten film, czy ja tej śrubki stąd nie odkręcałem. Nie, jakoś tak, kurczę, przekonanie mam, ale faktycznie jest uszkodzony gwint, a nie kojarzę, żebym jakąś śrubkę z uszkodzonego gwintu tu wyciągnął. Myślę, że ktoś odpowiedzialnie zrobił w momencie, kiedy składał ten komputer, ewentualnie zauważył, że jest taka sytuacja, po prostu tej śruby tu nie wkręcał, żeby ona nie wypadła, tak? Mówię, no gdzieś tutaj by się wsunęła na przykład takim kanałem. No to jest też wysokie napięcie, więc to w różny sposób mogłoby się zakończyć taka zabawa, więc lepiej nie ryzykować. Ciach. Ciach. Dobra.
stały bitko subkultury. A teraz wyjaśni się niespodzianka. A to na przykład, to mi się średnio podoba. Zobaczcie, że pod spodem tej klawiatury nie ma już tutaj żadnej blachy osłonowej. Jest duże PCB, które prawdopodobnie jest dwustronne. Tak zgaduję. Nie wiem, czy jest tam jakaś folia, ale wydaje mi się, że nie. Tylko, że to jest po prostu PCB, które jednocześnie pełni rolę membrany. Ma to plusy, ma to minusy. No jeżeli patrząc na to, że teraz do Amig wychodzą te folie w formie PCB, to znaczy, że jest to lepsze rozwiązanie. I oni tutaj to zastosowali w takim układzie. No minus, że nie jest to w żaden sposób niczym przykryte, jest to jakaś folia tylko naklejona. Tak średnio, no tutaj mamy i to widzę, że ten element to jest chyba tylko taka, nie wiem, czy to jest lakier, czy to jest jakaś nalepka i tutaj, gdzie te porty wpinamy, to już jeździmy po tym PCB, więc jak tam ktoś rozorał to nie wiem, jak to się skończyło. Natomiast pamiętajcie, jakbyście coś robili, że tutaj w ten sposób jest to skonstruowane. Tego to należy sobie widzę swobodnie. Nic nie trzeba ich wpinać, natomiast trzeba ją wpiąć tutaj w złącze klawiatury. Okay. I sobie siedzieć. Dobra. Zakładamy obudowę lekko z boku tutaj, żeby nam ta maskownica ładnie wlazła. O, i z tyłu chyba trochę lekko. Nie taka poprzednia sprawa to jest. O. Podaję było teraz popsuć. O, dobra, wlazło. O, okej, już, dobra. Obracamy i śruby. Od góry 4, od dołu 3. Z tematu. Nie za mocno, łatwo uszkodzić. To są w plastiku i to jest to takim wiekowym. Te gwinty. I trzy od spodu i mamy temat zamknięty. Obliczyć 10 minut na szukanie śrubek. I mamy Stefana po tuningu. Właściwie Stefan to chyba STE było, a nie ST. Musicie mi podpowiedzieć. Samego nie wiem, czy wspominałem, że działamy na nowym mikrofonie. Nie wiem, czy mnie lepiej słychać, czy jesteście zadowoleni. O, działaj. Back to the game. Wpinamy. Hops. Hops. To pojedziemy sobie do mem Second Reality. Stacja. Power. I ja się wyciszam, aby oglądać demo Second Reality w wersji na Atari ST.
Kochani, kończymy. Demo Second Reality jest do obejrzenia też na YouTubie, także nie przeciągamy odcinka. I tak wyszło 53 minuty, widzę 54 zaraz wskoczy. Czy warto zmieniać TOS? Myślę, że warto rozważyć, jeżeli macie TOS w wersji 1.0, dlatego że duża część oprogramowania nie jest zgodna z tym starszym TOS-em i w prześniczku nie zderzycie się z jakimiś tytułami, które będą Wam tutaj robiły problemy albo stawiały się koniem. Czy warto kupić 1040 STF? I tutaj powiem tak. Jeżeli macie Amigę, lubicie Amigę, dużo z niej korzystacie, to możecie się Atari troszeczkę rozczarować. Znaczy inaczej, żeby nie było, że demonizuję ten komputer. Komputer jest jak najbardziej fajny i gdybym w epoce miał Atari ST zamiast Amigi, to też bym przeszczęśliwy i nie miałbym nic absolutnie do komputera. Bardzo fajna jednostka. Natomiast no jednak da się wyczuć, że ta Amiga kilka kroków do przodu była, chociażby ze względu na dźwięk. I po prostu duża baza oprogramowania na Atari ST jest też oprogramowaniem na... Pojawia się też na Amidze i tych ekskluzywów jest naprawdę bardzo mało albo wcale w ogóle tych ekskluzywów nie ma. A wiem, co mi jeszcze nie chodziło. Batman mi chyba nie chodził, ale musiałbym po niego skoczyć. Może sprawdzimy tego Batmana, mam go w oryginale. Także tutaj jeżeli miałbym polecić, okej, jeżeli chcecie do kolekcji, ja po prostu kolekcjonuję stare komputery, więc ja chciałem mieć Atari ST, bo nigdy nie miałem. STF-a mam, STE bym chciał mieć, ale to jak się trafi gdzieś jakoś mocno okazyjnie. Natomiast jak macie Amiga, chcecie kupić Atari ST, żeby sobie pograć, to bym odpuścił. Jeżeli chcecie poznać, mieć tą platformę, to warto. Bo też ciekawa, fajna, inna niż Amiga, nie dużo, ale inna. Także tak to wygląda. No a to sam polecam wymienić na najnowszego. Jest też wersja polska. Zdania są podzielone. Ja przytrzymałem się tej wersji, że bardziej koszerny jest jednak UK, chociaż klawiaturę mam z layoutem niemieckim. No to tutaj już nie, aż tak nie chciałem, mimo ostro i twardo poszedł w wersji brytyjskiej TOS i tak już zostanie. Także tyle na dzisiaj. A! Czekacie na Batmana? Chcecie Batmana zobaczyć, czy pójdzie, czy odpali? Mam oryginał. No dobra, to ja się wyciszam, znikam, powiększam Wam demo i lecę jeszcze po Batmana i sprawdzimy Batmana. A co? Możemy, nie? Hej!
dobra, jestem już. Jak widzicie, jest Batmanik. Batmanik jest oryginalny. I on mi nie chodził. On mi nie chodził, chociaż jest na Atari ST. To nie chodził. Pojawiła się tutaj hipoteza, że problemem jest właśnie to, że to jest stary TOS. No, gra jest z 89 roku. Czyli to mogło być pomocy. Testujemy. Co tu więcej wyciągamy? Tam zasadzamy Batmana. Reset. I zobaczmy. Wolanta po tym. No, z tego co pamiętam, to chyba do tego etapu nie doszło przy wczytywaniu w starym TOSie. Pause game, toggle music, coś. Musimy podpiąć. Kontroler. Genialny to jest po prostu. Mam nadzieję, że to złączy. Zadło. Co? Poszedł, nie poszedł. Drugie złącze. Nie w myszkę, tylko w te drugie. No, las. Lazło. O, chyba sukces. No. Kolory spoko. O, jak mnie tu naparzają. Ho. Co, on nie może po drabinie? A, to tak się wspina, dobra. Ej, zejść może. Tu. Od dziadu. Niech zgadnę, woda mnie zabija. O, tak czułem. Zakrupliło. Działa. Teraz koniec. Dajcie znać w komentarzach, czy lepiej mnie słychać, czy wyraźniej mnie słychać, czy mikrofon się przydał, czy te gąbki, gumy, to wszystko tutaj, stabilizatory robią robotę. Trzymajcie się. Cześć.